Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na przegląd do Pepco. Będzie bardzo dużo nowości oraz wyprzedaży na wyszakach. Jeżeli jesteś nowy, a nie subskrybujesz kanału, to zrób to koniecznie, będziesz na bieżąco. A jak podobają Wam się moje filmiki, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, wtedy też ten filmik może polecić do większej ilości osób, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam Was na przegląd nowości. Te osłonki będą w późniejszej części tego przeglądu, bo będę tutaj w dwóch sklepach Pepco. I co tutaj może pokażę Wam, co jest na pewno fajne, to te powroty słynnych buziek z tymi włosami. Bardzo ładnie te doniczki wyglądają, kosztują 17 zł. Bardzo mi się spodobała ta u góry wystawka. Zobaczcie, jak fajnie ułożone. Tutaj macie nowe lampki takie do powieszenia na balkonie czy na tarasie, 25 zł. Lampka była w ostatnim przeglądzie, więc nowe osoby zapraszam do wczorajszego przeglądu. Tutaj w ostatnich przeglądach również były już dekoracje jesienne, między innymi ta lampka grzybek. No i zaskoczyło mnie, że z tej kolekcji najnowszej Color of the Sun, w tym Pepco na półeczkach pokazały się właśnie te nowości. Myślałam, że to tylko w Katowicach, ale jednak tutaj też, więc bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że u Was też te nowości na półeczkach będą. Ostatnie nowości, jeżeli chodzi o kubeczki, to te dwa z tej najnowszej kolekcji, więc pokażę Wam, bo one są naprawdę wspaniałe. Pierwszy jest taki. One kosztują 12 zł, pojemność to 350 ml. Następnie lecimy na wieszaki. Zobaczcie, ile wyprzedaży jest teraz w Pepco. Od S do L możecie kupić już teraz tą narzutkę za 40 zł. Kolejna narzutka, taka różowa, 30 zł. Tu są duże rozmiary, bo 42 mam, 44 widziałam. Bardzo ładne rzeczy są teraz na wieszaczkach w obniżonej cenie. Tutaj macie kolejną taką sukieneczkę na 30 zł. Zobaczcie, ona jest naprawdę też fajna. Co tu dalej? Kolejna sukienka na 40 zł. Tu mam rozmiar 44. Bluzeczka na 20 zł. I tu jest aż do rozmiaru 3XL. One są przepiękne. Wybrałam najładniejsze rzeczy. Kolejną nowością, którą znalazłam, to jest ta torba. Kosztuje jedyne 10 zł. Ale obniżone ceny również już pokazały się na świeczuszkach. I zobaczcie, ten zapach kawy kosztuje już teraz 5 zł. I macie tutaj mango. Praktycznie wszystkie te świeczuchy są w niższej cenie. Przepiękne nowe osłonki. Po prostu zakochałam się w tej osłonce. Raz, że ma piękny kolor. To jeszcze zobaczcie ten wzór. No po prostu hit. I jeszcze cena 15 zł. Jak Wam się podoba, piszcie koniecznie komentarz. Na nowościach na półeczkach znajdziecie również taką fajną ramkę. Ona jest metalowa i podoba mi się bardzo. Kosztuje jedyne 12 zł. Mega zaciekawiły mnie te kuleczki, które kosztują jedyne 5 zł. I tak sobie myślę, co to jest? A to są kulki do pralki zbierające sierść. No ja nie mam piesia, więc nie wiedziałam, co to. Fajne. Kolejne przeceny to kwiaty. Na 9 zł widziałyście przed chwileczką tą małą roślinkę. Tutaj lecę w drugim Pepco na wieszaki. I nie wiem, chyba wszystko było. Tą bluzeczkę pokażę jutro, bo mam dla Was przegląd
inny przygotowany, tak więc to będzie jutro. Nie wiem, czy Was interesuje bielizna, tak więc jeżeli tak, to piszcie komentarze. Fajna jest piżamka, 25 zł od S do 2 razy XL. Mam nowość dla chłopców, piękna bluzeczka w paski i to jest dla chłopców starszych, 12 zł do 134. Świetna piżamka za 20 zł z Minionków i powiem Wam, że to wcale nie musi być piżamka, bo to tak fajnie wygląda, że spokojnie może to być jako taki dresik. Zobaczcie, jakie cudo znalazłam dla dziewczynek. No piękny kolor. Szkoda, że nie ma na damskim dziale. 25 zł. Prześliczny kolor klapeczek i to jest też dla starszych dziewczynek. Kolejna piżamka, 20 zł z Króla Lwa. I tutaj zobaczcie, jakie fajne spodenki dla dziewczynek do 134. Tam była rozmiarówka. Kolejny płaszczyk przeciwdeszczowy, bardzo ładny. I tutaj macie kapturek, 20 zł do 134. Dla dziewczynek również są biustonosze i na przykład taki dwupak znalazłam fajny za 20 zł. Majteczki z Króla Lwa za 12 zł. I tu dla najmłodszych za 12 zł taką sukieneczkę. Mam nadzieję, że Wam się ten przegląd spodobał. Dzisiaj wleci jeszcze Action. Tam po prostu jest szał. Action chyba bardziej szaleje niż Pepco. W Pepco ostatnio pokazała się najnowsza kolekcja. Bardzo dużo tych nowości pokazałam w ostatnich przeglądach. Zapraszam naprawdę bardzo serdecznie Was, bo tam możecie na niejednej rzeczy zawiesić oko i są tanie te rzeczy i bardzo dużo nowości. Praktycznie w każdym przeglądzie są same nowości. A w Action, no to jest już totalne szaleństwo, ale to zobaczycie lada moment. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Trzymajcie się cieplutko. Fajnie, że byliście. Dzięki za komentarze, łapeczki i subskrypcje. Pa!